Tam jestem ateistą i krzyżyków w glazurnictwie nie uznaję. I nie glazurę, tylko terakotę. Młody, to i głupi. Płytki fajansowe tylko na ścianę, a na podłogę? No? Tylko terakotę, czyli kamionkowe. O to tak krzywo to ma być? Jest zasada. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Dawaj teraz z panem Wiesiem. Uuu, ale po bojowisko? No to teraz tą nową glazurę będziecie panowie kładli, tak? Nie, starą z powrotem przykleimy. Co? Jak? Ja robię kierowniku, pewnie, że nową ciach, byle ja, znaczy starannie i gotowe. Aha, no i tą fugę to chciałbym taką 2 mm. Mają panowie takie krzyżyki? Panie! Widzisz tu pan okulary? No nie. No właśnie, czyli zwrok mam sokoli. A widziałeś pan, żeby sokół kładł kafelki na krzyżaczki? No nie. No właśnie, czyli na oko będzie najlepiej. No ale ja bym jednak nalegał, żeby panowie używali tych krzyżyczków. O, dopłacę ekstra. No trudno, nasz klient to jest pan. No to fajnie, no to ja muszę lecieć, bo do roboty się spóźnię. Będę o 17, cześć. No to zostaliśmy sami. Czyli tak, ty leć do sklepu po piwko, a ja tu zacznę już kleić byle jak na oko. Ale krzyżaczki też kup, to się klientowi pokaże, że niby płytki na krzyżaczki kładliśmy, to krócej będzie narzekał, że robota spaprana. No dobra, to idę. Czekaj! Co jest? Barek! Trzeba sprawdzić barek przecie! Ale jak, będziemy grzebać po szafkach? Oj, tam od razu grzebać. Zresztą barek to nie szafka, tylko barek, nie? No chyba. No to jesteśmy w domu. No, nieźle zaopatrzony. No to piwka już nie musisz kupować, ale te krzyżyczki kup, żeby się nie pieklił. No leć, ja tu się poczęstuję troszeczkę i biorę się do roboty. Wypijesz klientowi wódkę z barku? A co? Przecież jakby chciał, żeby nie wypić, to by nie zostawiał. No jedź po te młode krzyżyki, masz kluczyki, tylko broni Boże na benzynę nie włączaj. Odpal na gazie. Wiem. Jedno szybkie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No to co? Następna kolejka. Nie no, po te krzyżaki miałem tylko skoczyć, zaraz stary będzie dzwonił, właśnie. Halo, tato? Znaczy szefie? Jakie nieszczęście. Co? Że po pijaku? No dobra, już właśnie wsiadam do samochoda. Wiem, na gazie. Dobra, mordy, muszę lecieć. Tato, wszystko gra? Znaczy szefie! Nic nie gra, synek. Rozumiesz? Nic! Troszkę, żebym się poczęstował z tego barku alkoholem. I stało się. Odbiło mi po wodzie. Nie wiedziałem, co robię. Synek, co teraz będzie? Ale co? Co się stało? Co odjebałeś? Chodź sam zobacz. No tato, no co ty? Nigdy więcej procentów na robocie. Widzisz jak to wygląda? No kuchnia jak z wystawy. A fugi jakie równiutkie. Na co kładłeś jak krzyżyczki dopiero przywiozłem? Na zapałki. Nie wiem, coś mi od tej koszały odjebało. Straciłem rozum. Wpadłem normalnie w taki szał, że zacząłem robić. Nie pamiętam co się dokładnie działo, bo przyklejałem i piłem na zmianę. Jeden kafelek, jedna lufa. Drugi kafelek, dwie lufy. Kładę trzeci kafelek, to wypijam trzy lufy. I tak do końca ściany, aż urwał mi się film. Jak się ocknąłem, to było już za późno. Patrzę, no żeś kurwa mać. Nie było obcego, a zrobiłem jak u siebie. Ciach, na ręcznym i rura z powrotem. Co ty, w samochodzie konia waliłeś? Co? No na ręcznym. Na hamulcu ręcznym zawróciłem. Ooo. Ty, a co ten twój stary taką deprechę ma? No, bo tam w robocie ma problemy straszne. A kto nie ma? Zdrowie! Halo? Dobry, cipiec z tej strony. Panowie u mnie tą kuchnię robili. A co?
Coś nie tak? Odpadły kafelki? Nie, wszystko gra właśnie. Pięknie, jest żona zadowolona. No i właśnie, jak ta kuchnia taka dobrze wyszła, to czy by panowie nie zrobili też zabudowy balkonu? Oskiś balkon? Nie ma problemu. Jutro możemy zaczynać. No, 9:30. Cześć. Koło wroty kawał chuja i kto przyszedł? Mój wujak, czykuś, tak? Młody, udało się. Jednak Pan Jezus istnieje. Jutro rano jedziemy na robotę. A co będziemy robić? Łaskić balkon trzeba. No, to teraz się zrehabilitujemy za to kuchnię. No to tak, kołeczki to oszczędnie damy. Normalnie powinny być 120 centymetrów, a my damy co 1,20 m, nie? Coś ciężko idzie! Normalnie się powinno założyć wiertło widiowe, ale... Tata! Tata! Co? Cześć, młody. Co się tata będzie wiertarką męczył? To trzeba sposobem, czyli siłą. O! I włóż tam teraz to samo wiertło do tej dziury, co kawałek wywierciłeś. A? Co ty tam, Adrian, wykombinowałeś? Pana mnie, jednym jebnięciem 5 minut wiercenia zaoszczędzę. No, poszło, ale mało. No, to teraz będzie petara, jak w boksera. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to... To wszystko gra? Och, na szczęście samochód zamortyzatował upadek. Tato, ale to była twoja Nubira. Kurwa mać, czyli mamy 2-1. U siebie, rób jak u siebie, a u obcego, na odpierdol. To są, zacięły się w windzie fujary. Na piętrze czy czwarte, chcieliście spierdolić do Hogwarto czy co? Wyłazić lamusy, bo ustawkę walkomerem wygramy! O nie, miejsce ustawki nie było ustalone. Tak samo możemy powiedzieć, że jak wy nie wejdziecie do windy, to my wygramy. Ta, wygracie, wysracie. Valuon ma rację. Wiem, czy ja daj pomyśleć. O, Ulka, myślałem, że mi pechę speknie. No łysy, kurwa, co ty robisz? Co? Kurwa, przecież siedzimy tu dopiero 2 minuty. Dobra, robimy tak. Dzwonicie po pogotowie dźwigowe i jak nas stąd wydostaną, to załatwiamy sprawę raz na zawsze. Stoi. No nie dziwota, że się zacina jak tu taka fuserka odstawiona. Kable palcami skręcone, nieizolowane i poplątane jak łoniaki pod wieczór. Kto to ostatnio serwisował? Ja. No dobra. Żeby było szybciej, skręcimy palcami. O, izolacja. Gdzieś to była. Z windą jest jak z babą. Raz w miesiącu każda nieczynna. I wtedy zasuwasz na ręcznym. Znaczy po schodach. Gotowe. Dopóki się nie zepsuje, podziała. Cześć. Dobra, to który chce pierwszy zarobić w ryj? To może ja. O kurwa, sorry Wojtas. 2 na 2, łysy napierdalamy. Chyba twojego starego jaja mi obrodę. Łapy do góry. O, paruwa co teraz? Nie wiem jak ty, ale ja spierdalam! Ole czad, Walu, skąd masz kopyto? Prawdziwe? Prawdziwe, nieprawdziwe, ważne, że wygląda jak prawdziwe. Za nimi! Paruwa, zaczekaj! O Jezu! Dlaczego uciekamy na dach? Zamiast na dwór! Nie wiem! Spanikowałem! Uciekają na dach! O kurwa! Balu! Co jest? No nic! Każdzie długie te schody! Ile tu jest pięter? Nie wiem! Kilka! Sorry chłopaki! Nie dam rady! Za duża masa! Space, nie wymiękaj! Zostały 2 piętra! Zaraz mi serce pęknie! Podjadę windą, dobra? Dobra! Poczekamy na ciebie na górze! Walu? Wojtas? Jesteście tu?
Kurwa, ile można dwa piętra wchodzić? Ja jeszcze się zdążyłem wyszedć przed blokiem, bo mnie taka stara baba z cem na parter ściągnęła windą. Dobra, wyskakiwać z hajsu. Pojta, skręć filmik komórką. Niezłe siary im narobimy, jak wrzucimy go na YouTube'a. Chociaż z takimi kutasami to lepiej będzie na RedTube'a. No co, ogłochli? Kasa! Pierdole, jak ma być filmik, to prędzej dam się zastrzelić i skroić. A więc to tak! Space on! To jak będzie z tą farsą? Oddacie to, co skroiliście na naszym osiedlu, czy nie? Odsramy! Spokojnie, mamy czas! Walu, trochę mi łapa ścierpła! Parówa, może jednak oddamy pięć blach, nie pieniądz, nie? Ani mi się was! Prędzej ten gruba zwalaszek zrobi nowy odcinek bomby, niż oni ze mnie frajera! Walu, zaraz go upuszczę! Kurwa, ale lipa, dwie minuty w filmiku i nic się nie dzieje! No jaki uparty! Dobra, Wojta, sądowę, że przestajesz nagrywać, wtedy wyskaczą z fantu. No pospieszcie się, bo długo nie wytrzymam! O kurwa, opuściłem! O ja pierdolę! Za zabójstwo dostaniesz 2,5. A my za współdział podychu. To było niechcący! Co robimy? Spierdalamy! Parówa? Uff! Większych debili nie widziałem w życiu, a widzę ich sporo codziennie, na przykład ty. Ale kurwa, żeś przeżył z takiej wysokości! No i o tym właśnie mówię. Jak robisz komuś wołomiski wisiorek, to sprawdź najpierw, czy pod spodem nie ma balkonu. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Reklama. Tato, ale ja już nie jestem głodny. Żryj? Tato. O ty gówniazu, człowiek sobie żyły wypruwa, żeby szczejak miał co do gęby włożyć, a ten nie jest głodny. Twoje dziecko cierpi na brak apetytu? Mamy na to lekarstwo. Apetyter. Poprawia apetyt i powoduje biegunkę. Dostępny w każdej aptece. Apetyter. By nie jadek, zjadł nawet gówno. O cholera. Młody, kto tu postawił to radio z kablami? Przecież to się zabić można. No przecież sam to postawił. Postawił. Ty mi tu nie mędrkuj, tylko kończ to malowanie. Ile razy mówiłem, że za dokładnie to też niedobrze. No cały czas to mówi. I skończ wreszcie z tym, tata. W robocie jestem, panie szefie, i tak się do mnie odzywa, zrozumiano? No zrozumiano. No, to teraz bierzesz te żyrandoly i wieszasz na... Na tych haczykach? Na słowo honoru. Oj, młody, czy z ciebie kiedykolwiek będą ludzie? No, i jak idzie, panie majster? Kiedy koniec? O, dobrze, że pan jest, panie gołąb. Młody wiesza lampki i gotowe. Możemy się rozliczać. No i widzisz, młody? Rachu, ciachu, i tak się kantuje w tym fachu. A, podłączyłeś te żyrandole do prądu, czy tylko tak powiesiłeś? O kurna, zapomniałem. Tylko powiesiłem. Moja szkoła. No co jest? Żarówki się poprzepalały, czy prąd wyłączyli? O, i tam sufit trochę niedomalowany zostawili. Jasna cholera, jak oni powiesili ten... No co jest z tym samochodem? Co? No nie chcę zapalić, a 2 dni temu był u mechanika. Jak u mechanika go naprawiali, tak jak my robimy u ludzi, to już raczej nie zapali. Oho, klient dzwoni z reklamacją. Patrz, młody, jutrz się. Robimy tak. I po kłopocie. Wyłączony telefon, tak? Czekaj, cwaniaczku, tak łatwo ci ze mną nie pójdzie. No to tego, młody. Wysiadasz i pchasz do warsztatu. Nie będę dzwonił, bo i tak nie odbiorą. Weźmiemy ich z zaskoczenia. No i jak? Olej zmieniony? Zmieniony. Co? Jak to zmieniony? Chcesz mnie z torbami puścić? No przecież mówię. Zmieniony. Zlałem stary przez szmatkę, żeby odcedzić. Dolałem ropy, żeby mniej czarny był i wlałem z powrotem. To stary klient zawsze u nas zmienia. Na tym oleju to już ze 200 tysięcy zrobił. No, masz szczęście. Cie. A filtr oleju? Nawet nie odkręcałem. Przetarłem tylko szmatką, żeby się wydawało, że nowy jest. No i pięknie. To tak się klienta traktuje?
ale o co chodzi? Bo ten... my już właściwie zamykamy dzisiaj. O, trzeba zadzwonić i się umówić. Zadzwonić. Bujać to my, ale nie nas. Ja się pytam, co to jest? A co to, egzamin jakiś? No ja ci zaraz powiem, cwaniaczku, co to. Świece, co mi wkręciliście. Miały być nowe, a są gorsze niż były. Panie, po pierwsze to gwarancja na usługę jest tylko do bramy, a potem się nie znamy, a po drugie to udowodni mi pan, że to u nas było robione. Tak? Ja ci zaraz udowodnię, cwaniaczku. Ale jaja. To! Dobra. Basta. Niech już będzie moja strata. Zostaw pan ten ubirę do jutra. Wymienimy te świece wyjątkowo po znajomości. No i taką obsługę to ja rozumiem. Chodź, synek, idziemy. Do widzenia. Młody. Weź pozbieraj te świece, przecyś papierkiem ściernym, żeby wyglądało, że nowe i powkręcaj z powrotem. No i taki ziomuś mój, Puchacz się nazywa, wymyślił taki podryw na papugę. A, i stąd ksywka Puchacz. Nie no, tak się nazywa. Chociaż może... Nie wiem, nieważne. Wygląda to tak. Podchodzi do laski, łapie ją za ramię i mówi: jakbyś była piratem, to nosiłabyś papugę na tym ramieniu. Czy na tym, i drugą ręką łapie za drugie ramię i już ją obejmuje. A potem to już z górki. Ach, pyszne. No, wygazowany. Ej, kierowniku, ale to piwko, co żeś mi pan nalał przed chwilą, to wygazowane jest. Co? Nie co, tylko piwo wygazowane, że się pić nie dało. No jak się nie da, to czemu żeś pan wypił? No jak wypił, jak tu jeszcze jest to? Żądam wymiany na nowe. No ale z kija to będzie takie samo, bo to ta sama beczka. To nic. Naiwniaczek, i tym sposobem zapłacę za jedno piwo, a nawalę się, jakbym wypił 10. Bo wypiję 10. O kurna. To cię mam, cwaniaczku. No dobra, jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B. Jakiś problem mamy? Nie będzie zapłaty za spartoloną robotę. Oddawaj. O ty kurwa! Tato! Jebnąć mu! O nie, synek, to sprawa honoru. Sam to załatwię. Basta. O Jezu, ja mam już dosyć. To co? Zgoda? Niech będzie. Zgoda. Tato, wszystko gra? Widzisz, synek, ja tam za dużo do szkoły nie chodziłem. Zresztą tak samo jak ty, bo człowiek najlepiej uczy się na błędach, a nie na lekcjach. Dlatego następnym razem spartolimy jeszcze bardziej u siebie. Rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Ej, Jowita, szkoda, że dopiero teraz zaczęłaś chodzić z gołym brzuchem. Tak to bym już dawno zwrócił na ciebie uwagę. Wcześniej nie miałam trajbala nad tyłkiem i kolczyka w pępku, to nie było co pokazywać, nie? Pieczywo czosnkowe. O, nareszcie. A ty nie chciałaś? To jest dla dwóch osób. O ty, jak dla dwóch przyjść, to dla jednej za mało. Spoko, Spacer, ja nie chcę. Chińczyk mi wystarczy, nie? A. Uratowałaś lamusa, już mu chciałem jebnąć. Ale ty jesteś odważny, Spejso, normalnie jak pudzian. Co tam pudzian? Jak cały pudzian będ. Widziałeś wieśniaka? Nie dość, że pizzę promocyjną za pół ceny zamówił, to jeszcze o darmowe pieczywo czosnkowe się upomina. Mało gołąb do kuciek w ciecie. Cicho, ośle, bo się wyda. Sorry. Mam słabość do kulturalnych mężczyzn. Lubicie Space'a.
O kurwa, lubię cię, Spejson, jakie teksty, zaraz puszczę pawia. Znasz się na laskach jak fagot na nutach. Jak dzisiaj Spejson nie zaliczy, to nie nazywam się Wojtas. No to trzeba ci będzie jakąś ksywkę wykombinować. Wojtas. Może kutas. Przymknij się na chwilę. Teraz Spejson popatrz jej w oczy i powiedz... Mariola, bez lipy. Z ryja, to ty jesteś najładniejsza na grochowskim rejonie. Chyba się w tobie zakochałem. O kurna, jaki debil, pomylił imię. Mariola? Co? Powiedziałeś do mnie Mariola, no co ty? Chcesz coś zdziałać i zapomniałeś, jak mam na imię? Spejson, wypieraj się, kłam, dotąd aż przyzna ci rację. Ta podstawowa zasada. Chyba coś ci się pojebało, powiedziałem Jowito. No co ty gadasz, wyraźnie słyszałam. Dobra, Don, wspólnik, nie wspólnik, ale podłogę zmyć trzeba, bierz mopa i zasuwaj. Ała, no co jest? Po twarzy mi jeszcze ocipiałeś! Po nazwisko! To papysko! No jak po nazwisku, a po czym? To Don to nie imię? Don chuj! Don nazwisko! Chuj! Imię! Zapamięta! A, dobra chuju, mopa w łapę i jedziesz. No, teraz to rozumieć. No, może faktycznie się przesłyszałam? Mario Vita, no co ty? Ja bym cię w życiu nie okłamał! No co, Spejson? Co robimy później? Chata! Mów, że masz wolną chatę i bierz ją do siebie! Jezu, jakie emocje! Jak na E3! Może pójdziemy do mnie? Chata wolna, bo starsza akurat na drugą zmianę poszła. Do ciebie? Spoks! Gol! I czy smakowało? Podać coś jeszcze? Bierz rachunek, świnie, na chatę i do dzieła! Później mi podziękujesz! Rachunek, proszę. Nożesz, kurwa, następny. Ale lipa. No to Spejson, szukaj roboty. Bo z dychą w portfelu to nawet mojej siorki nie wyrwiesz. Ładna mi dziewiąta. Chyba już z wpół do dziesiątej. Z ogłoszenia, tak? To ty dzwoniłeś? To była pierwsza lekcja. Do roboty nigdy nie przychodź na czas. Dniówka leci, no i ty lecisz. Tyle, że w chuja ze zleceniodawcą. Pan Wiesio? Od dzisiaj nie pan Wiesio? Tylko pan szefie, zamachanie łopatą dają 10-12 zeta za godzinę. U mnie dostaniesz dwa razy tyle, że za dzień. Pasuje? Nie, no pewnie. Dobra, młody, to idziemy. Już mi się trochę spasza. No to, młody, łapiesz zawałek i zasuwasz po ścianie byle jak. Nawet małpa by dała radę. Obudź mnie, jak skończysz. Szefie, gotowe. Co? Tak szybko? Pokaż, co żeś tu wy... Co to jest? No, pomalowane! Jak szef kazał? Kazał? Co ja mówiłem? U siebie rób jak u siebie, a u obcego na... Najlepiej? Na odpierdol! To ma być pomalowane? No ale szef... Młody, zamknij się, nie wyprowadzaj mnie do szału! Nie dość, że dwa razy dokładnie malował, to jeszcze taśmy malarskiej użył. Jest niepisana zasada. Rób jak każdy, byle jak. Zrobisz u jednego dobrze, to każdy będzie chciał dobrze. Standardy muszą być zachowane. Bierz przykład z najlepszych. Patrz, jak most łazienkowski ekipa zrobiła, to się nawet beton zapalił. Co to jest? No wiadro z gruntem. Nie mów, że gruntowałeś przed malowaniem. No przecież sam szef kazał kupić. To, że kazałem kupić, nie znaczy, że miałeś użyć. Dzwoni po karetkę. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. 91, 92, 83, znaczy 94, 3, kurwo. Ja ci tu zaraz poprzeklinam, natychmiast odkładaj to, żelastwo. Ksiądz pokoleń cię przychodzi, a ten bluźni, jak ojciec. Jak ojciec? Jeszcze to... pewnie pijesz, chuchnij. Oj mamo, no. Powiedziałam? Chuchnij, nie wciągaj! No przecież po co, no mamo, no... No właśnie, nawet bez chuchania czuję pisko. Jak przyjdzie ksiądz, siedzisz się, nie odzywasz. Później się policzymy. No i kurwa, cała seria psów w dupę. Od nowa. Raz, dwa, cztery, trzy, czy tam ileś... O, i stówka. Albo dwie. Lepsze miejsce będzie w niebie.
Co, wytrzeźwiałeś? Oj, od razu wytrzeźwiałem, no mamo, no. 21, no ile można czekać? Może nie przyjdzie? Już ty się nie martw, będzie lada chwila. Nastawię wodę. No, co tam, Spyszon? Jak to stówę? Ta! Ty, no to zajebiście! Czyli dzisiaj stawiasz? A dlaczego cię nie puści? No, bo wyczuła piwo, że piłem. Jak ksiądz pójdzie, to ma mnie jeszcze raz opierdzielić. Nie no, jak pokryją mu? Przecież by mnie rano zabiła, jakbym wrócił. Aha. Ty, a jakby się ksiądz spóźnił jeszcze bardziej? No nie wiem. To może by jej przeszło do tego czasu? To słuchaj, co masz robić. Dobra, nara. Mamo, to może ja wyjrzę na klatkę i posłucham, czy chodzi? Ty nie bądź taki hopsiu, bo to piwo to ja ciągle pamiętam. No ale idź sprawdzić. No dobra. No co się dzieje z tą windą? Wszystkie guziki ponaciskane i nie idzie. I co, chodzi? No jeszcze nie. Chyba. Halo? Czy ktoś mi może wypuścić? No nie dziwota, że nie chodzi, jak w windzie siedzi zacięty. Dzwoń natychmiast po pomoc. Jezus Maria, żeby się tylko nie udusił. Wozisz te żelastwa sztangi z piwnicy do mieszkania w tej i nazad, to i winna nie wytrzymała. Mój mamo, no. No, to tutaj tu jest dopiero. W kablach taki pierdolnik, jak w u mnie w rozliczeniu rocznym. Upardąsik znaczy bałagan. Widzisz, nie moja wina. Nie dziwota, że się zacięła. Dziwota w ogóle, że wcześniej jeździła. Ktoś tu musiał majstrować i to porządnie. Jak to majstrować? Jakie majstrować? To pewnie ze starości, przecież ten blok ma tyle lat co tata. No, no, stary, ale jary. O, a propos jarania, synek, może byś mi skoczył po szlugi do nocnego, bo to trochę zejdzie. O Jezu, no zaraz pójdę. Jak to ma tyle trwać, to może by ksiądz tak przez szybę pobłogosławił. Niestety nie da rady. Dlaczego? Nie mam jak wziąć koperty. No tak. A to wszystko takie precyzyjne, delikatna robota. Bez młotka się nie obejdzie. To wszystko gra? O Jasu. Wszystko rozwali. Od małżeństwa po windę, pijak jeden. Jaki pijak? Zresztą, kto ci o 22 będzie trzeźwy? Coś ci się w ten pusty łeb wbiło. O cholera. To trzeba wyjąć. Nie rusz, nie wyjmuj. Nie wiadomo, jak głęboko siedzi. No dzwoń po karetkę, Adrian, przecież zaraz tu się przekręci ta fajtłapa. Nie, mamo, tu się liczą sekundy. Znam szybszy transport niż karetką. Kurwa! Wojta z gazu, bo mi się stary przekręci. Dzienek, nie, strasznie jest tak źle. Nawet tego nie czuję. Jak uszkodzi nerw, to nawet jakby się w łeb wbiła łopata, to by pan nie począł. W mordy, to dobrze, że zapomniałem zabrać. Kurna, tak z tych nerwów to człowiek wziął i przetrzeźwiał. Wojtuś, zejdź no do monopolu, bym coś chlapnął na odwagę przed tym lekarzem. To może na stację, to przy okazji podtankuję trochę, bo gaz się kończy. No i gitara. Co tam było? No gaz za 10 zł. Gaz za 10 zł to będzie razem... No ta, 10 zł. Łyczka? O, w sumie, czemu nie? Tato, ale ty już całą wychlałeś. Niezły łeb ma ten twój stary, pół litra na raz i wcale po nim nie widać, że pił. A i co, frejerzy? Kto jest teraz frejerem? Panie, tu nie wolno, proszę natychmiast zejść z dystrybutora z tym papierosem. Tu jest benzyna. O, ty chcesz benzynę? To masz. No nie, tego już za wiele, dzwonię na policję. Dobra, Spacer, zmywamy się stąd, ładuj starego do szerszenia. To nie będzie takie proste. No i gdzie ten twój stary? Teraz. To może być wszędzie. Kurwa, nie wiedziałem, że po wodzie to mu aż tak odwala. A ja wiedziałem. Dlatego się mama z nim rozwiodła.
kiedyś na przykład po pijaku se wkręcił, że jebnie z dynki i zatrzyma tramwaj. Spejsan, wykrakałeś. O kurna, tato, złaść z torów! O matko, panie doktorze, musi pan to zobaczyć! Co? O cholera, przecież to jest wbite w głowę! O panie doktorze, ma pan może ognia? Tak jak myślałem. Piorunem na urazówkę pacjent ma uszkodzony mózg i majaczy! Jakie majaczy, panie doktorze? Ja na serio bym chętnie zajarał! No to klops, co się dzieje z tą windą już trzeci raz w tym tygodniu? Bez nerw, panie doktorze. Na szczęście na pokładzie jest specjalista. Proszę mnie tylko przesunąć do panela. Nie żyje? Żyje, bo oddycha. Stracił tylko przytomność. O, i rękę złamał, jak uderzyło sufit. U siebie, rób jak u siebie. A u obcego? Na odpierdol. Areszt śledczy Warszawa Grochów. Tak zwana Kamczatka. Biedny tata już drugi dzień gnije w tym kryminale. To nasza wina. Jak nasza? My ukradliśmy rower John. No niby on. Chociaż ten drugi to w sumie my. Tato! Tato, nie bój nic! Wyciągniemy cię z tego pierdla! Tak, zesramy się. Prędzej wyciągniemy kopyta niż kogoś z więzienia. Po pierwsze, nie z więzienia, tylko z aresztu, a to jest różnica. A po drugie, to może i się zesramy. Co? I to znaczy może i wyciągniemy. Tak, niby jak, a niby tak. Że co, ukryjemy się w choinkach i wniosą nas do środka? Coś w tym rodzaju. Gaspeluno! Nie rozumiem. No bo jak mamy wyciągnąć pana Wiesia z więźnia... Aresztu? Z aresztu? To co robimy w Speluno i po co kupiliśmy dwie butelki wodki? No jak po co? Trzeba chlapnąć na odwagę. A na takiej akcji to musimy być w chuj odważni przecież. Nie będziemy pić. Co? Nie! Jak to nie będziemy pić? Jak chcesz wyciągnąć starego, to napić się musi tamten kawaler. Walu, co ty kombinujesz? Słuchajcie, co zrobimy. Kurwa, leci. Wolne? Ej, kurwa, leci, co jest? Wypad lamusy zajęte, bo ten... Na kumplicie kamra zwracuje się, jak ktoś, ty nie masz kolegów. A my wręcz przeciwnie. Mamy koleżankę. Koleżankę, gorzałkę. Nie no, to trzeba było tak od razu. Dawaj ta kolejkę, tylko ostrożnie, żeby nas ochroniarz nie przylukał, że swoją spod stołu walimy, lezwacie. No dobra, ja pierwszy. O, Ciślak, weź no powiedz, jak ty to robisz, że udaje ci się czasami wyrwać jakąś laskę w klubie, bo nam to nigdy. No jak, stawiam drinka, do drinka tableteczka i moja laseczka, hehehe. Ale skurwiel. Ej, mówiłeś coś? Gówno, nieważne. Bo jest różnica, kurwa, nazwać się. Za gówno dostaniesz w ryj, a za nieważne w mordę. Cieślak, los, twoja kolej. Masz szczęście. Dobra, dajesz, Mason. Dwa, trzy. Tego. No. Godziny widzeń do 16:00. Zapraszamy jutro. Hał, hał, hał. Git paczka dla aresztantów. Że co? Że Mikołaj przyjechał, ale spokojnie, panie klawiszu, dla was też coś mamy. No nie wiem, pierwsze słyszę o takiej akcji. Chyba muszę do komendanta zadzwonić. Co ty, Maria, zwariowałeś? Mikołaja nie chcesz puścić, przecież to tradycja jest. No, zapraszamy. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Kiedy wejdziesz między gołębie, trzeba zasrać wszystko pięknie. A kiedy trafisz za kraty,
Trzeba być gitem, nie frajerem. Do odsiadki przygotuję się pierwszorzędnie. Żeby wzbudzić respekt współosadzonych, zacznę od połyku. Żyletka owinięta srajtaśmą powinna załatwić sprawę. Po takim numerze na bank wyląduję w szpitalu. I plus 4 do szacunu. Potem jeszcze kilkadziesiąt punktów, no i może przeskoczę stopień cfela. No dobra, do dzieła. Ej, panie ładny, masz pan gości. Co wy tu? Ho, he, hoj! Czy byłeś grzeczny, chłopczyku? Tak, dlatego tu siedzę, geniuszu. A, no to tym razem będzie coś na zachętę. Marian! Marian, chobo zwietrzeje! Polane stoi! No już, zaraz kończymy! Oj, dadzą se radę! Chodź, bo sam wychleję! No dobra, rozdajcie prezenty i klucze przynieście na dyżurkę. Czekaj! Czekaj! Dobra, nie ma czasu, przebieramy pana Wiesia za renifera i spierdolamy! A co z cieślakiem? Jak to, co zostaje zamiast pana Wiesia? W sądzie pewnie się skapną, że to nie ten, co trzeba. No ale co posiedzi do rozprawy, to nasze! Gotowe! Dobra, pryskamy! Chwila, nie tak prędko! O co chodzi? Miał być prezent! I będzie, ale wydostańmy się najpierw na wolność! O nie! 2 dni o suchym pysku to o wiele za długo! Tu jest malutka! Pyszota. Możemy wreszcie spadać? Możemy. No nareszcie. Jeszcze tylko... Jeha! Cholera, co on robi? Zaraz będzie przypał. Gdzie on jest? Pobiegł do dyżurki. Święty reniferku, a nie macie przypadkiem jeszcze jednej takiej buteleczki? Ja! Super. Słyszałeś, Boguś? Mówi, że mają. Chwila, Marian, co on robi? No i zesrał się na podłogę. O cholera mordy, róbcie to co renifer! Udało się! Zwycięstwo! Wojtas, odpalaj furę! Ty co, gdzie jest Spejson? O cholera, Wojtas, za mną! Spejson, kretynie, co ty robisz? No przecież kazałeś robić to co renifer! No to teraz to już jest przegięcie, Boguś, dawaj go! Kurde, balans, Boguś, co tu się odjebało? Nie wiem. Wypuśćcie mnie, kurwa, lewaci! Jestem niewinny! A może? O, kurwa, do celi! Kurna, przecież to nie jest ten dziad! Strzelili podmiankę! No nareszcie, wypuśćcie mnie, muszę obić mordy kilku lamusom! Faktycznie! I co teraz robimy? Picie na służbie, ucieczka aresztanta już po nas! Chwila! Jaka ucieczka, Boguś? Sztuka jest sztuka! Nam się stan zgadza! Miłego pobytu! Co? No to teraz się doigraliście! Walu! Wojtas! Spejson! Pozabijam! Grywa najbardziej! U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol! Dziadzie Stiopa, nie! Ja błagaderię u was! Nikogda błagaderienia! Dziadzie Stiopa, ja obiecaję, ja siebie poprawiut! Poprawiut? No Artyom, dzierży mnie ja! Ty wyjebał moją żeścią! Jak ty chcesz poprawić? Wyjebać jej owo w taroj raz? Blijać! Artyom! Ty znajesz to działać. No, ciepier dawaj stierwo w maszynu. My pyrkniemy w owie kuchach, będzie ciemno. Gdzie każdych pierwszych? Da, gdzie każdych. No dobra, to teraz sprawdzimy, co zapamiętałeś. Co jest najważniejsze w czasie nocnej zasiadki na Suma? Ten. Nie ten, tylko ta? Ta piwo? Ta wódeczka! Piwo na Suma! Piwo to jest dobre dla dzieci! No albo jak łowisz drobnicę w dzień jest gorąco, a nocą tylko grubszy kaliber. A propos? I po maluchu? No w sumie czemu nie? A powiedz mi, młody, na co bierze Sum? No na co? No na bułkę pewnie. Na bułkę! Słyszała pani? Bułką drapieżnika chce skusić.
A ty byś się na gówno połasił? No przecież bułka to nie jest gówno. Dla suma jest. Młody i głupi. Tylko żebyś przedku z taką głupotą nie wypalił, bo wstyd będzie. Wuje Kedek to się pewnie urżnie w trupa w pół godziny jak zwykle i tyle będzie z tego jego łowienia. No i o to właśnie chodzi w tych całych rybkach. Cześć, młodzieży! Zaraz, Edyk, jak to bierzesz mój samochód? Cześć, Irena! Dobry, ciociu! Dobra, a czym mam jechać, jak mi poloneza ukradli? Ukradli? Byś się nie schlał i pilnował, to by nie ukradli! Dobra, dobra, Irenka, daj spokój. Kiedy ja ostatnio piłem? Kiedy piłem? A wczoraj? Wczoraj to co innego, no jak ja się mam we dwarda z kolegami nie napić? Dobra, jedziemy? Będziemy jutro na śniadanie. A co tam tak zabrzęczało jak szkło? Te... Haczyk, ja co? No nic, bo już myślałem, że znowu wódka będzie. Baba to jednak głupie stworzenie. Robię ją jak chcę, a ta nic nie podejrzewa. A jak wróci? Nie wróci, nie wróci. Całą noc ma siedzieć na rybach. No! Ty to się, Edziu, potrafisz ustawić. Bo babę trzeba trzymać krótko. A ty co, młody? Długo się jeszcze będziesz modlił nad tymi rosówkami? Zakładaj na haczyk i zarzucaj. Nie, no ja tego do ręki nie wezmę. Ty, synek, nie bądź taki delikatny. Fiuta do ręki bierzesz, jak lejesz? No biorę. No, i się nie brzydzisz. A kto powiedział, że się nie brzydzę? Brzydzę! No, ale odlać się jakoś muszę. Dobra, nie metrkuj tyle, tu masz to samo, co fiut, tylko cieńsze. Jakby tata tyle czeskiej mety, co ja opierdolił, to by nie mówił, że cieńsze. Podobno w tym miejscu żeruje wyjątkowy okaz suma. Sum wąsaty znakomatywi... matematyk? Nie... Ten jest o wiele większy i głupszy. To największy sum, jakiego można spotkać. Tak zwany olimpijczyk. Podobno jak przepływa w pobliżu, to poziom wody podnosi się o kilkanaście centymetrów. Jak jest głodny, potrafi wpierdzielić krowę. Wystarczy, że ta pasie się przy rzece. Sum wystawia łeb, łapie ją za dupsko, wciąga do wody i już po niej zeżarta. A nas nie ruszy? Jak tak blisko siedzimy? Nie ruszy. Jak każde zwierzę, nie lubi frajer alkoholu. A propos, no to na Titanika. Do dna. Zerujemy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale nikt tu nie nęci, a największe sztuki właśnie w tym miejscu wyciągamy. Ludzie gadają, że ruskie z mafii wrzucają tu trupy. I to zwabia największe drapieżniki. Ale ja w to nie wierzę. Czekaj, Edek. Ktoś tu jedzie. Policja? A może straż rybacka? Albo gorzej, Irena Węszy. Dobra akcja, przyczajka w krzakach. Raz, raz, raz. Stoj przy tych maleńkich dzierzewach. Tam, gdzie wsiegda. Nuda, gdzie wsiegda. Wiesiek, to chyba nie jest Irena. Wychodzimy. Czekaj, patrz. O, w żopu! Kaki dzierżoj! Gdzie jest eti betonny jesapaki? I gdzie jest etoj ałow, co wie w ogałowie. A jednak to prawda. Edziu, daj łyka wódki. Tri, ci, ty, ry! Pasowon! No, хорошо. Której pierwszy chciec w piesok? No jak w piesok, gdzie jest jopa eto rieka? Znaju, durak, to metafora. Panowie, zróbmy tak. My udamy, że nic nie widzieliśmy, a wy nas puścicie i wszyscy będą zadowoleni. Nie? To jak? Co ty? O chuję? Ja was puściłem, a wy zrazu pójdziut k milicju. Nie sa mnoj takie numiera. No, który pierwszy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyszą zajcik paguliać. Co nam działać, jak nam być? Na was zajcika łowić. Kto się będzie doganiać? Będziem znowu myślitać. Jeden, dwa, cztery, pięć. No, popróbuj nas dognać. Ty! To najlepszy klub, kto nie wierzy? Nuda,
Do swidania. Kurna mać, co tu się od Janie pawliło? Chyba tu trzeba dziś zgłosić na policję, co? Zwariowałeś? Żeby się wydało, że łowiemy z karty wędkarskiej? Poza tym nie odpuszczę, dopóki nie wyciągnę z wody bydlaka. Albo nie urznę się w trupa. U siebie. Rób jak u siebie. A u obcego. Na odpierdol. Eliksir odwagi zaczyna działać! Ać! To i teraz ogień! No co jest? Dawaj, malutki, nie rób mi przypału na osiedlu. Może popchnąć! Ty, Solaris, lepiej ciągniesz niż pkasz. Ale dzisiaj nic z tego, bo akurat jestem bez hajsu. Co, ruska wacha ci nie smakuje? No w sumie się nie dziwię. Obiecuję zapal teraz, a już nigdy nie zatankuję na Lukoilu. No Wojtas, co jest, bo mi już dupa przymarza do sanków. Jedziemy czy nie? Ale siara, a myślałam, że polecę na furę. Trudno, Wojtas, będziesz płacił dalej. Ho, łysa, idziemy. No nie zapali, sersyń patriota, nie smakuje mu ruskie. A z gazu? Ta, na zimno i z gazu jeszcze przy minus 3. Dzwoń po Spacesona, pchać trzeba. No, kiedy będziesz? No jak to, kto? Numer ci się nie wyświetla? Policja, kur. Ja pierdolę, rozłączył się. Halo? Spacesun, lamusie, nie rozłączaj się, to ja walu. O, ja myślałem, że to psiarskie. Wychodzi z starszenia, trzeba popchnąć. Nie, nie mogę, starsza kazała mi siedzieć z panem Wiesiem, bo remontuje łazienkę po Sylwestrze. A co tam się stało? No właśnie, miałem cię pytać, bo ja się tak zrobiłem, że nic nie pamiętam. A myślisz, że ja to lepszy byłem? Dawaj, na dwór, piwerko jest. O nie, postanowienie noworoczne. Zero alkoholu i szlugów. Nara. Same problemy przez tę wódeczkę. O, już odmalowane. Czy ja dobrze słyszałem? Ktoś tu mówił o wódeczce. A co? No co, no pić się chce trochę. Mama zabroniła. A tę glazurę to się nie kładzie na takie krzyżyki? Ja tam jestem ateistą i krzyżyków w glazurnictwie nie uznaję. I nie glazurę, tylko te rakoty. Młody, to i głupi. Płytki fajansowe tylko na ścianę, a na podłogę? No? Tylko terakotę, czyli kamionkowe. O, to tak krzywo to ma być? Jest zasada. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. Ze szwagrem trochę rywalizujemy, a on też w wykończeniówce siedzi. Zobaczył moją łazienkę i mówi: Wiesiu, no widać, że sam nie robiłeś. Nie by było nie stać. To co, młody, pójdziesz mi po tą małpkę i ślugi? Kurwa, Solaris, Satin. 69 minut na tulbie? Prawie, że źle końca antlopę pobiła. Kurwa, jakbym się hajs nie skończył, to bym mogła jeszcze z pół godziny leżeć. Nie no, wiadomo. Ale mnie suszy. Browara mnie się chce. O, Spacesun. Elo, Spacesun, jak tam po Sylwku? Jeszcze kaca leczysz? Nie, już nie piję, nie palę, to dla pana Wiesia od łazienki. Daj 5 blach. To ci przypomnę, czemu remont musisz robić. 5 blach sporo. Ale jak nie piję i nie palę, to mnie stać. Trzymaj. Ty, coś ty mu powiedziałaś, że nakrył swoją starą z Wojtasem w łazience i tak się wkurwił, że sam powyrywał kafelki, a kibel z dyni załatwił. No jesteś. Nie no, długo żeś wytrzymał z tym postanowieniem noworocznym. 3 dni bez szluga. No co jest? Ty, Judaszu, o wszystkim wiedziałeś i nic nie powiedziałeś? Spacesun, no co ty? Teraz ty. No co ty? Wiem wszystko! Wiem, co robiłeś z moją matką na Sylwku! Spacesun, co ty bredzisz? Pojebało cię! Nie wykręcisz się, wszystko mi wygadała Solaris za 5 blach! 5 blach? Całą noc wykupiłeś? I ty jej wierzysz? Chcieliśmy puszczać fajerwerki i po pijaku pomyliliśmy balkon z łazienką i tak wyszło! Nie chciałem się przyznać, bo to był mój pomysł, puszczaj mnie no! A więc to tak... No to Solaris... Zrobi teraz gratis! To jest życie. 3. gotowy? Dobra, Spacesun, jesteśmy chyba kwita. Niezupełnie. Huh? Panie Wiesiu?
siebie, rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Siema, siema. Zanim skończymy, chciałbym wam podziękować, że dotrwaliście do końca oraz życzyć wszystkim wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam.